Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged, witam szanownych Państwa w kolejnym krótkim filmie informacyjnym. No i dziś omówimy sobie coś, czego, no nie wiem, czy część chciała, część nie chciała. Myślę, że na pewno będą osoby, którym się ta idea podoba. Otóż w testach aktualizacji 0.11.3 superokręty trafią do drzewek poszczególnych narodowości. Wargaming tutaj nam argumentuje całą sprawę, przedstawia nam swój punkt widzenia oraz to, na jakich zasadach te okręty będą dostępne. Mamy tutaj informacje, że testowane były bardzo intensywnie, tam w bitwach rankingowych, w sprintach, jakichś tam głupotach, bitwach randomowych i innych głupotach. Ogólnie wyszło z testów, że pewnie jesteśmy niesamowicie zadowoleni. Ale co dalej? Wargaming uważa, że to jest dobry pomysł, wprowadzenie takich okrętów, bo to jest naturalna kontynuacja, czyli no w zasadzie tier 11, nie? Tier 11 po prostu, tylko tutaj jest to nazwane superokrętem. I żeby taki okręt sobie kupić, szanowni państwo, tutaj mamy ceny. 57 milionów pancernik, 48 milionów lotniskowiec, 47,5 miliona krążownik i 45 milionów super niszczyciel. I teraz tak, czemu ma to służyć? Żeby po prostu tych okrętów nie było zbyt dużo. Bo nie każdy ma tak od ręki zapas, nie wiem, no przynajmniej 100 milionów, żeby wydać połowę tego, czy większość nawet tego przy pancerniku na jeden okręt. Fakt faktem jest pewna zależność, jeżeli chodzi o super okręty, ale to za chwileczkę wam powiem. I co dalej? Ekonomia. Tutaj mamy taką informację o ekonomii i tutaj będziemy mieli, szanowni państwo, informację tego typu, że zarobki superokrętów w kredytach będą podobne do okrętów tieru 10, a wiemy jak z dziesiątkami jest i jak wyglądają zarobki tych okrętów, także no nie jest zbyt kolorowo. Koszt serwisu po bitwie jest sztywny, to jest 360 tysięcy kredytów i żeby zarobić więcej, trzeba by naprawdę zajebistą bitwę zagrać. Myślę, że to będzie dosyć duży koszt. Tym bardziej, że mamy tutaj informację, że stałe kamuflaże nie będą zapewniały zmniejszenia kosztów, ani zwiększały przychodów w kredytach. Więc no, to, co żeśmy już mieli jakiś czas temu zapowiedziane przez Wargaming, że te premie ekonomiczne będą ulegały zmianom albo wyłączeniu całkowitemu, jeżeli chodzi o kamuflaże. Czy to dobre rozwiązanie przy takich okrętach? No nie wiem. Jeżeli by ten koszt eksploatacji był naprawdę wysoki, no to zwrot w kredytach byłby osiągalny dopiero przy zagraniu naprawdę fajnej bitwy i myślę, że to byłoby jakieś tam, zachęcałoby to do działania. No ale jak widzicie, wystarczy mieć dyszkę, bo trzeba mieć dyszkę w porcie, no i wydać trochę kredytów, no trochę. 50 milionów około. I można sobie mieć taki super okręt. Chociaż obecnie w zasadzie posiadanie tieru 10 w porcie nie jest absolutnie żadnym wyznacznikiem umiejętności i doświadczenia w tej grze. Głównie ze względu na to, że Wargaming wprowadza to, co wprowadza, czyli wprowadza masę sygnałów, które przyspieszają grind, ułatwiają go, no i mamy to, co mamy. Co dalej? Nie mam za bardzo tutaj obrazków do pokazywania, także sam tekst będzie w tym materiale. Mogę wam tutaj ewentualnie pokazać, o proszę bardzo, tu sobie zerknijmy jeszcze. Szanowni państwo, Kurfürst jeszcze 2 tygodnie temu był dostępny, no nie, więcej. Niedawno był dostępny jako okręt drzewkowy, w tym momencie zostaje wprowadzony za 50 tysięcy dublonów. Ale to w zestawie, przepraszam, to jest full opcja. Ile kosztuje sam okręt? Myślę, że ciężko by to było teraz znaleźć, ale nie chcę mi się nawet z tym grzebać. Więc odpuśćmy sobie, po prostu pamiętajmy o tym, że to jest okręt drzewkowy, który jest dostępny w tym momencie za gruby hajs. I patrząc na tego Kurfürsta za dublony, ja będę dalej mówił o tym, co jest szykowane w związku z superokrętami. Jeżeli zbadamy sobie superokręt, szanowni państwo, to nie będzie konieczności badania czy kupowania go jeszcze raz, jeżeli zresetujemy linię. To będzie niezależne. Więc jeżeli robimy reset, mając w porcie całą linię, czy tam dziesiątkę z linii, plus superokręt, wszystkie wywala, superokręt zostaje. Czy to dobre? No, troszeczkę może to nam uprości robotę. Zależy, jak będzie traktowany superokręt. Czy jako premka, czy to będzie po prostu gwiazdkowy okręt, to tam superokręt, i będzie trzeba na niego przeszkadzać kapitana. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Bitwy z superokrętami będą rozgrywane tylko na poziomach 9 i 10. Ósemki na superokręty nie trafią.
Więc tu jest ten problem, się rozwiązuje. Oczywiście będą też mogły się zdarzyć bitwy, gdzie będą tylko superokręty, tak jak jest to w przypadku 8, 9 czy 10. I bardzo dobrze. Im więcej takich bitew, i mniej tych okrętów w bitwach takich normalnych, tym lepiej. Chociaż tu jest jeszcze ta sprawa, że z tymi okrętami można jako tako konwencjonalnie walczyć, a z okrętami podwodnymi już jest większy problem nieco. A więc tak, na tą chwilę mamy Satsume, Hanovera, Konde, Annapolis, Yamagiri, Zorki, United States i Igla oraz zapowiedziane brytyjski superkrążownik Edgar i francuski Patrie, o ile dobrze czytam nazwę, więc w aktualizacji 0.11.3 to wejdzie wszystko, dostępne będzie w grze. Czy to jest dobry ruch ze strony Wargamingu? Zapraszam Was do dyskusji. Jakie jest Wasza opinia na ten temat? Również chciałbym się dowiedzieć. Z mojej strony w tym materiale wszystko. Także ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, moi drodzy. I na razie.